Dziś mamy przyjemność gościć u nas i prezentować pracę pana profesora Stanisława Jakubczyka. Bardzo nam miło z tego powodu. Pan Stanisław Jakubczyk studiował w szkole filmowej, takiej pierwszej w szkole przy ulicy Józefitów w Krakowie. To były lata bardzo dawne. O ile 46. A później trafił w latach 60. do klubu filmowego Nowa Huta. Tam wcześniej działał Krzysztof Zanussi, Andrzej Czosra-Stawiecki, a później trafił pan Stanisław Jakubczyk, do którego zawsze zwracaliśmy się, panie profesorze. Dlaczego? Oczywiście to honorowo tak się zwracaliśmy, dlatego że po prostu uważaliśmy pana Stanisława za mistrza. Tam z tyłu jest kilka karykatur. Ja tych karykatur mam kilkadziesiąt. Robiłem je już od 70 prawie lat. Dwa lata temu, gdy jeszcze miałem dosyć dobry wzrok, postanowiłem ujednolicić na jeden format, tak żeby je można było wystawić. Po tej stronie są obrazy na temat. Jeżeli obraz ma jakiś temat, to jest z góry skazany na niepowodzenie, na negatywną ocenę. A ja jednak jako ten chyba ostatni Mohikanin nie boję się jeszcze malować obrazy o temacie. Na końcu jest ostatnia historia. Ja swego czasu nakręciłem film pod tytułem Fluencje. To oznacza rzeczy czy też substancje płynące. Ten film dosyć dużą taką uznanie znalazł, był pokazywany i w Polsce, i za granicą. I ostatnio, zainspirowany właśnie tym filmem, postanowiłem niektóre kadry przetworzyć. Jednego dnia, przychodząc do sekretariatu i do swego gabinetu, widziałem, że troje młodych ludzi siedzi. Rzuciłem okiem na twarzy. Tak uderzyła mnie twarz jednego z nich, a był to Piotr Skrzynecki. I miał twarz uduchowioną. Więc to mnie ruszyło, i niech pani ich prosi. No i przyszli ci młodzi ludzie, i prosili, że oni by chcieli zrobić w piwnicy taki kabaret, ale i oni mają na oku taką piwnicę, ale tam trzeba wywieźć gruzy i tam bo to by trzeba to adoptować. Dałem polecenie. We wrotki pojechały, ludzie tam pracowali, parę dni wywozili we wrotkami i uzyskało się całą dużą piwnicę oczyszczoną, obniecioną. A oni dali afisz: drogi Lorecie, panie, zrób nam ogrzewanie. Tą taką moją usługą przyczyniłem się do tego, że ta piwnica powstała, a potem się i rozwinęła. A nawet otoczyłem ich pewną opieką, kiedy byli w niełasce. Ale potem wrócili, to już dalsze losy piwnicy są znane wszystkim. Trzeba wspominać swoją młodość. Jako dziennikarka występuje raj. Posłuchajcie, a spisała to Torańska niecha. Praca była przyjemnością, to ogromna radość. Budować od początku nowy kraj i satysfakcja, jak się widzi rezultaty. Praca była przyjemnością.
kierownikiem wydziału W98, widząc marnotrawstwo doprowadzone do ostateczności, zdecydowałem się na sprowadzenie kroniki dla ratowania niszczącego sprzętu, które leżał na otwartym terenie. Po ukazaniu się kroniki filmowej w kinach przyjechał minister, zostałem wezwany do dyrektora i tam polecili wyprowadzić mnie za bramy, zabronili wstępu na teren kombinatu. Nie było rzeczy, której bym nie potrafił pozytywnie załatwić, jednakże musiałem mieć głębokie przeświadczenie, że działam w słusznej sprawie. Z późniejszych doświadczeń w drogownictwie miałem ciężki okres. To były trudności w naszych warunkach nie do przezwyciężenia. Bo jak wiadomo, wtedy była ta słynna zima stulecia i były niesamowite kłopoty, ponieważ do plugów wiernikowych nie było zupełnie łożysk. Trzeba było nie lada sztuczek, żeby zdobywać te łożyska. Jakimi drogami z pewnych względów nie mogę podawać szczegółów. No i ta batalia w zasadzie została wygrana. Bo mimo tych perypetii zostałem przedstawiony do odznaczenia i otrzymałem kawalerski krzyż odrodzenia Polski. Najważniejsze jednak, że szczęśliwie uniknęliśmy kłopotów tłumaczenia się, skąd zdobyliśmy te łożyska.